Witam w audycji. Gościmy gościa wyjątkowego, który nas odwiedza w cyklu rocznym, tak mi się wydaje, może nieraz częściej. Ksiądz biskup Krzysztof Zadarko. Bardzo serdecznie jest nam miło gościć księdza w audycji. I dwóch znamienitych posłów ziemi kołobrzeskiej, poseł Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Poseł Marek Hok, Platforma Obywatelska. Witam, bardzo wam serdecznie dziękuję. Widzę was jako trzech króli z dobrą nowiną, ale niestety nie mam... To już możemy iść. Usprawiedliwiałem się trochę, że może już się starzeję i łapię jakieś takie refleksje, no nie tak optymistyczne, jakby się chciało, ale tak chciałem poprosić. Zacznę... Czy ksiądz biskup się zgodzi z taką tezą, że Polska jest bardzo mocno podzielona i te dwa obozy, które mamy tu przedstawicieli, które się tak w klinczu jakimś zwalczają, hamują w pewien sposób, wydaje mi się, bez urazy, ale hamują jednak rozwój społeczeństwa. Czy jest coś na rzeczy w tym moim poglądzie, czy tylko zgorzkniałem w 2015? Bardzo proszę, jak ksiądz biskup to widzi. Trudno wobec takiego pytania, wobec takiej postawionej tezy, tym bardziej siedząc między dwoma przedstawicielami, jak pan zaznaczył, dwóch skrajnych partii politycznych, czy no, najbardziej czytelnych. Trudno oprzeć się takiemu wrażeniu. Natomiast ja pozwolę sobie jednak się nie zgodzić z tą tezą, ponieważ jako biskup, jako ksiądz przy ołtarzu, wydaje mi się, że mając przed sobą na każdej mszy świętej lud Boży, ludzi, którzy ze swojej codzienności przychodzą do Kościoła, są jak najbardziej przy tym ołtarzu chyba pojednani. Misją Kościoła jest jednać. Jak widzę przed ołtarzem ludzi o różnej proweniencji politycznej, a tak jest, nawet z SLD, to w tym momencie ta teza, którą pan reprezentuje, wydaje się tylko w pewnym sensie, pewnej części być właściwa, jakoś odbijająca rzeczywistość Polski. Bogu dzięki, że to nie ma tak trwałego przełożenia, że ludzie tak się podzielą i tak rozejdą się między sobą, że już nic i nikt ich nie będzie w stanie połączyć. Myślę, że ołtarz i naszej rzeczywistości polskiej jest bardzo ważny jeszcze i tam ta prawda, czy ten opis o naszej kondycji, naszego społeczeństwa jest trochę inny. Natomiast faktem jest bezsprzecznie, że media, to głównie one kształtują nasze myślenie o sprawach publicznych, politycznych, no, akcentują to, wręcz podsycają te podziały. W samym Kościele są różnice poglądów wśród biskupów. Właśnie musimy odróżnić, bo pan posługuje się takim właśnie sformułowaniem, które często niestety jest powtarzane. Kościół to są wszyscy ludzie ochrzczeni, hierarchia i ludzie wierni. I nawet ksiądz, nawet biskup ma jakieś poglądy również społeczno-polityczne i ma w pewnym sensie prawo do tego, żeby mieć również jakąś szansę wypowiedzenia tego. Nie wolno mu tej działalności politycznej, czy myślenia politycznego przenosić na nauczanie kościelne, czy na działalność Kościoła, ale na pewno jakieś, Bogu dzięki, myślenie różne jest. I ja nie zaprzeczam, że są tacy, którzy są blisko PiS-u. Myślę, że tak jest zdecydowanie więcej. Są tacy, którym odpowiadam filozofia Platformy, czy również i są tacy, którzy mówią, że oni są bardzo blisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Trudno się dziwić, jak ktoś przez wiele lat, zwłaszcza w rzeczywistości polskiej, naszej tutaj na Pomorzu, był bardzo mocno na przykład związany z PZPR-em i potem tkwi gdzieś w tym myśleniu również po przełomie, takim bardzo socjalistyczno-lewicowym, tak bym to bardzo w skrócie ujął, a okazuje się, że jednak ten element religijny gdzieś tam potrafią pogodzić z tym, co było wcześniej i z tym, co dzisiaj jest. Także te podziały oczywiście funkcjonują. Ja mam ciągle wrażenie i mam nadzieję, że one nie są tak głębokie, żeby ludzi kompletnie rozdzieliły, żeby ludzie stanęli naprzeciwko siebie jako wrogowie. To była tragedia narodu. Przez taką analizę, którą czytałem na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie stwierdzili naukowo, że w tej chwili rozwój ekonomiczny hamuje w związku z tym bardzo równym podziałem. Ale bardzo się cieszę, że się ksiądz biskup nie zgadza. Zapytamy posła Hoca i Marka Hoka, jak panowie z ław sejmowych obserwujecie ten podział na awantury o sałatkach, rozliczanie kilometrów, a później co chodzi? No, myślę, że z pozoru jest tak, jak pan redaktor mówi, że w społeczeństwie jest to pęknięcie.
i myślę, że wielu z nas jest przeświadczonych, że jest ten podział. Aczkolwiek ja bym nie dramatyzował. Myślę, że świat, demokracja, dojrzałe demokracje, utrwalone demokracje opierają się na takim, powiedziałbym, podziale w sensie demokracji, dlatego że no, czy Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, czy Niemcy i dalej, jest zawsze system dwupartyjny, czy nawet trzypartyjny. Jest ale tam to już życie. Hamuje właśnie. Tak, no właśnie, no ale nie widzę, żeby hamowało coś Niemcy, czy tak dalej. Dlatego ja bym był bardziej jakby ostrożny w tych takich definitywnych rozstrzygnięciach i myślę, że na pozór wydaje się, że jesteśmy podzieleni, aczkolwiek właśnie w pewnych sprawach takich nadrzędnych, bym powiedział, bardzo istotnych, patriotycznych, takich, powiedziałbym, chwalebnych, no Polacy potrafią się łączyć, no bo zawsze znani jesteśmy z tego, że w pewnych momentach przełomowych, momentach kryzysowych łączy i co właśnie bardzo istotne, Kościół najwięcej jakby w tym dziele jest skuteczny, bo on łączy najczęściej w momentach przełomowych i zresztą tutaj nawet z obecności księdza biskupa można powiedzieć, że właśnie w tych momentach przełomowych to Kościół potrafił no tak, dać ale nam panie siłę pośle, i wiarę. No, natomiast różnimy się. Tak, natomiast ale teraz wchodzimy jest podział, czy i wchodzimy jest... teraz właśnie w ten podział. I teraz to, co wydaje się czasami z pozoru jakby taką mglistą otoczką nieprawdy, okazuje się, że może być podział pewny właśnie, jeśli wchodzimy w pewne szczegóły. No diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli wchodzimy właśnie w pojęcie patriotyzmu, rozumianego, jak to rozumie ten patriotyzm, to jak rozumiemy to dobrą nowinę, to dobre słowo, tak? Jak rozumiemy, jak mamy pojęcie światopoglądowe, bo jeśli wchodzimy teraz na przykład pewne działania światopoglądowe, na przykład aborcje, tak? Jeśli wchodzimy in vitro, jeśli wchodzimy antykoncepcję, jeśli wchodzimy w pewne, już zaczynamy konkretyzować, no to wtedy widzimy, że dzielimy się i to w sposób taki jednoznaczny. I tu myślę, że jest duża rola nas wszystkich, Kościoła, parlamentarzystów, polityków, społeczeństwa i tak dalej, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy zbudowali tylko społeczeństwo obywatelskie, chodzi o to, żebyśmy no, to społeczeństwo obywatelskie kształtowali na zdrowym fundamencie. Jeśli będzie zdrowy fundament, opoka taka, którą będziemy na wartościach będziemy budowali, to i będziemy w pewnym momencie się łączyć i w pewnym momencie się będziemy zgadzać. Natomiast panie, to widzimy zresztą pęknięcie też Unii Europejskiej, no bo widzimy, jeśli jest fundament wartości chrześcijańskiej, była budowana Unia Europejska, a teraz się wszystko to rozprasza, no to zaczynamy łączyć. Przerwę, no wadą tej wymiany zdań jest to, że powtarzamy pewne kalki. Ja kalkę medialną, poseł kalkę sejmową, że chciałby. No chciałby, ale 13 zobaczyliśmy na ulicach, co się działo, kto, jaką miał opcję. 11 listopada to samo, a papież, nawiązując do no, takich ciepłych apeluje słów, o czułość. Papież, papież powiedział, że Europa to jest starsza pani, która już nie ma nic ciekawego do zaproponowania, między innymi. Jak nie przekręcam. Troszeczkę, trochę. Tak, oczywiście, ale zanim jeszcze pan poseł wejdę w słowo, to warto o tym oczywiście mówić. Bezsprzecznie jesteśmy świadkami, jak wartości chrześcijańskie przestają się liczyć w tym wymiarze takim publicznym, społecznym, politycznym wręcz, które one stanowiły jakieś, nawet tak jak pan poseł powiedział, wręcz fundament budowania tożsamości europejskiej. Dzisiaj one od pewnego czasu przestają liczyć się jako faktor, na którym coś się buduje. Przez bardzo takie szeroko rozumiane pojęcie liberalizmu, tolerancji, akceptowania każdej różnicy, a jednocześnie za tym chyba jednak się kryje pewna niechęć do wartości religijnych jako takich, która płynie z jednego fundamentalnego założenia, mianowicie rozdział Kościoła od państwa. I to na takim modelu bardzo konkretnym, mianowicie francuskim, po rewolucji francuskiej, oświeceniowym, gdzie to dzisiaj mamy we Francji ten model jasno sformułowany, czego już na przykład nie ma w Niemczech, gdzie mamy też rozdział Kościoła od państwa, ale na zasadzie wzajemnej, życzliwej współpracy, bo chodzi o dobro wspólne tego społeczeństwa, czy konkretnego człowieka, a w Polsce idzie w kierunku wszystko takiego wyraźnego francuskiego modelu, czyli wyraźnego
eliminowania wartości religijnych, religijnych w tym wypadku chrześcijańskich oczywiście. I dlatego papież powiedział przed parlamentem, że tego rodzaju tendencja, która rozszerza się, a się rozszerza, jest coraz bardziej popularna, przypomina starzejącą się, tam różne są tłumaczenia, starzejącą się kobietę, czy wręcz babcię, która już jest taka zmęczona, schorowana, ale na pewno nie jest płodna, nie jest twórcza, nie proponuje czegoś żywotnego, co by wciągało. To tylko tyle, jeśli pan rzucił ten temat. No, tak, ja to uczenia. Staram się trochę wykrzesać ognia z tych wypowiedzi. Marek Hok, bardzo proszę. Zacznijmy może od tego podziału, czy pan się zgadza z tą definicją. Ja nie do końca się zgodzę i tutaj rzadko, ale mogę wspólnym prawie że głosem powiedzieć z panem posłem z Prawa i Sprawiedliwości, że to jest taki pozorny chyba podział, nie do końca ugruntowany. I ta chyba rzeczywiście zgorzkniałość pana redaktora Jarosława Banasia w roku 2015 powoduje postawienie takiej tezy. Zupełnie inny też ten wygląda teoretyczny podział na poziomie parlamentu, inaczej on wygląda na poziomie lokalnym, samorządowym, czy nawet takim normalnym trybie relacji ludzkich na ulicy, w sklepie, na spotkaniach w Teatrze Filharmonii. Tu na pewno duża jest też zasługa kreowania takiego podziału, no niestety to, co powiedział ksiądz biskup, chyba przez media. One wrzucają taką opinii publicznej i jednak czasami się ona na taki grunt podatny przyjmuje i tak jest też czasami akcentowana. Ale z drugiej strony, bo już dużo dobrych słów zostało powiedziane na ten temat, tutaj pan poseł Czesław Hoc mówił o tym patriotyzmie różnie postrzeganym. I też chciałbym nawiązać właśnie do tego typu wydarzeń jak 11 listopada czy 13 grudnia, kiedy to dla nas wszystkich są daty bardzo podniosłe, historyczne, a jednak pewne elementy polityczne próbują wykorzystać je właśnie dla tego tworzenia tego podziału. Może w imię jakiegoś niezrozumiania tych dat i to, co się właśnie darzyło 13 grudnia czy 11 listopada, nie po raz pierwszy. Powoduje takie zakorzenienie w społeczeństwie polskim, że to są lepsi Polacy, to media to obserwują i komentują. Lepsi patrioci, gorsi patrioci. A przecież my tak tu siedzimy, wszyscy pamiętamy stan wojenny, pamiętamy rok 81, wiemy kto wtedy rzeczywiście stał na tych barykadach obrony demokracji i solidarności. A dzisiaj bardzo wiele osób, które w ogóle nawet nie pamiętały tamtego okresu, albo nie uczestniczyły, spróbują ugrywać na tym swoją jakąś tam... No ja powiem dla porządku, że siedzimy u posła Marka Hoka w biurze, a ksiądz biskup Krzysztof przyjechał bez obstawy. A no jak ten 80. to mi się przypomina, no przecież to ludzie tak, zapominają, ale biskupi jeździli z ochroną. No. Tak, rzeczywiście musieli mieć specjalną ochronę, paradoksalnie właśnie przed państwem lub milicji obywatelskiej, zgadza się. No dobrze, ale takie paralele, tak samo to już muszę powiedzieć w stosunku do wypowiedzi Marka Hoka. Jeździliśmy na biskupi, jeździli pod specjalną ochroną, ale my jak jechaliśmy na różne manifestacje, to byliśmy kontrolowani, spisywani, kontrolowani. I co się dzieje teraz, jeśli idziemy na 13 grudnia do Warszawy, wszyscy jesteśmy legitymowani, tak? Jesteśmy kontrolowani, musimy zdawać sprawozdanie do policji i tak dalej. No to nie czy nie widzicie pewnych podobieństw, czy jak... Chwileczkę, jeśli walczyliśmy kiedyś o wolność, o suwerenność, o niepodległość i teraz widzimy, że... No i kto z nas tutaj przy stole powie, że wybory samorządowe były transparentne, przejrzyste i sprawiedliwe. Ja myślę, że to już sądu rozważnie ten temat. Zaczęliśmy z górnego, pojawiają się wyroki. Zaczynamy wchodzić w szczegóły. To jest właśnie ten problem. I teraz czy nie wróci właśnie to, że ale będziemy kontrolowani? Wracamy do tego, że wybory były sfałszowane, ale to rzeczywiście ten podział zaczyna być... Czy ktoś jest przeświadczony o czystości, przejrzystości, sprawiedliwości tych wyborów? Będziemy powtarzać kolejne kalki. 3 miliony osób zagłosowało... Zależy mi, to może przyjmijmy... No Kalka. Nie, no każdy, sprawda. Powtarzamy, no to jest tak jak z tymi newsami, no usłyszę newsa i później go przetwarzam 17 razy, a okazuje się, że jeśli mogę powiedzieć coś a propos pana posła, ja myślę, że to tak nie do końca jest. Te podziały, które gdzieś tam były wcześniej, przed 89 rokiem, potem po 89 i dzisiaj, ta dzisiejsza sytuacja pokazuje, że ten podział prawdziwi patrioci i tacy farbowani, że tak powiem, czy
Farbowani na nas. Nie, nie, mówię po tych drugich, którzy próbują przeforsować taki trochę inny niż tradycyjny, powiem może więcej, konserwatywny model rozumienia patriotyzmu. Jest dzisiaj duża grupa, nowe pokolenie zwłaszcza, które już nie czuje tych klimatów, że tak powiem, przed 89 rokiem. Istnieją dosyć liczne, już coraz liczniejsze grupy, formacje, nawet nie polityczne, ale właśnie społeczne, choćby wymieniając 11 listopada, gdzie mamy Marsz Niepodległości, który nie jest zdominowany przez polityków, bo się okazuje, że to jest bardzo duża część społeczeństwa reprezentowana przez tych młodych ludzi, którzy się niekoniecznie z jedną, czy z drugą, czy z dziesiątą partią utożsamiają. Oni mają bardzo specyficzne rozumienie dzisiejszej sytuacji, mają wielkie pragnienie na przykład wartości, to co pan poseł powiedział, historii, patriotyzmu, pojęcia narodu, ale jakby gdzieś... Suwerena jako narodu, suwerena. Oczywiście, ale jakby chcieli uniknąć tego zaszufladkowania politycznego, partyjnego może bardziej tak, w ten sposób. I mamy jeszcze jedno kryterium, które powoduje, że musimy się liczyć z tym, że te nasze pomysły, które wyrastają z doświadczenia, które powiem w cudzysłowie kombatanckiego już, one się powoli przestają jakby realizować, liczyć i znaczyć dla współczesnego, zwłaszcza młodego pokolenia. Dobrze, ale Marek to rozpoczął. No to wolimy marsz różowy z balonikami różowymi, jest dyskusja na czy temat... marsz z biało-czerwoną flagą. Ale to chyba nie ma, żeby tego w ogóle porównywać. No, dobrze, czas, ale pomysły oczywiście były, no bo jeżeli mieliśmy orła w czekoladzie, zablokuję to największe tą wymianę zdań w tą stronę, bo to wszystko zostało już przeanalizowane, a bardzo mi zależy, żebyśmy urodzili tu jakąś wartość, no mówię, nie nową, ale odkrypczą, no w jakimś sensie wznoszącą. No sprowokowałem was specjalnie. Powiedzieliście bardzo pięknie, ale bardziej z nadzieją, ale minęło parę minut i okazało się, że... No bo dochodzimy do szczegóły właśnie. No właśnie, no ale teraz jak żyć, bo łączy nas Kościół, tak jak tu siedzimy w czwórkę i teraz pytam się, jak żyć, żeby to wszystko pogodzić, to znaczy żeby mówiąc i odpuść nam nasze winy, odpuścić temu, który skrzywdził i to skrzywdził politycznie, albo wręcz zmasakrował człowieka, że go w ogóle zniosło z powierzchni ziemi politycznie. Bo są takie przypadki. Dzieło pojednania, to ciekawy temat właśnie. Tak. Mi się wydaje, że panowie politycy powiedzieli. Ale wszyscy chodzimy do kościoła. To jest bardzo ciekawe w wymiarze publicznym, panie pośle. Bardzo interesujące rzeczywiście. Ma pan rację, to jest taki schemat klasyczny przy sakramencie pokuty. Jest rachunek sumienia, jest wyznanie grzechów, postanowienie poprawy, zadośćuczynienie i rozgrzeszenie. Pięć warunków dobrej spowiedzi. Przy czym w wymiarze tym narodowym to jest bardzo interesujący temat po 89 roku, czy nastąpiło pojednanie narodowe, które gdzieś rzeczywiście zostało przecież bardzo zniszczone przez historię powojenną Polski. I myślę, że takim kimś, kto próbował jednać naród, z racji właśnie dlatego, że kim był, to był Jan Paweł II na pewno, to był kardynał Wyszyński. To była taka propozycja przemian, czy towarzyszenia przemianom społecznym, również politycznym, która polegała na tym, żeby nieustannie zadawać sobie trud jednania, bycia razem, tworzenia wspólnoty narodowej, nie tylko narodu politycznego, w sensie jakiejś zbiorowości, która ma przez reprezentację, przez demokrację taką rozumianą w naszym wydaniu, tylko przez wewnętrzną pracę duchową, która musi zakładać jedną bardzo ważną rzecz, że wszystkie strony tego chcą. Ja myślę, że filozofia grubej kreski, która gdzieś została jasno sformułowana i realizowana, nie do końca wyjaśnione sprawy z przeszłości, to ten rachunek sumienia, który pan poseł wymienił, mi się wydaje, że jest ciągle jeszcze niezrealizowany. On ciągle jest nie zrobiony do końca, bo jeżeli mamy IPN, który zajmuje się grzechami jasno określonymi systemu komunistycznego i raptem okazuje się, że to już dosyć tego IPN-u, że nie będzie pieniędzy na to, nie będzie grzebania po dziwnych miejscach, gdzie są pochowani żołnierze wyklęci i parę takich różnych sytuacji pokazuje, że jednak ten rachunek sumienia nie zostanie zrobiony. Jeżeli nie zostanie zachowany ten jeden warunek, bardzo ważny, czyli sztuka nazwania zła złem,
dobra dobrem, no to każdy następny element, jak postanowienie poprawy, też będzie kulawy. Zadośćuczynienie w tym momencie jest coraz trudniejsze, no bo w jaki sposób zadośćuczynić komuś, kto jeszcze nie został uznany za pokrzywdzonego, wręcz przeciwnie, traktuje się go jako albo w ogóle niebyłego, albo nie uznaje się jego krzywdy, tylko milcząco przechodzi się na tym do porządku dziennego. I gdzieś potężna robota Jana Pawła II, który przyjeżdża w kolejnych pielgrzymkach do naszej ojczyzny. I jego kazania były bardzo mocno nacechowane tą polską specyfiką, czyli tym, co było wcześniej przełomem i próbą budowania nowego ładu społecznego. Że gdzieś ta praca zaczęta przez niego nie została do końca chyba podjęta. I dzisiaj potężna awantura o to, czy ma być Muzeum Jana Pawła II w Warszawie, w miejscu, który został kiedyś uchwalony jako wielkie zadanie Sejmu Polskiego, czyli Świątynia Opatrzności, to jest wielki symbol. Ja nie mówię tu o świątyni jako świątyni, jako budynku sakralnym, ale mówię o pewnej przestrzeni, która miałaby być miejscem bardzo ważnym, w stolicy, gdzie te rzeczy można by było rzeczywiście z różnych stron, w różnej kolorycie podejmować i twórczo przerabiać. To okazuje się, spotyka na olbrzymi opór. I w tym momencie, w tym sensie mam wrażenie, że to pojednanie będzie bardzo trudne. Ale ja muszę tutaj dodać. Już? Tak, no przepraszam. Bo my nic nie powiemy w takim razie. Ale dobrze słuchać. No dobrze słuchać, jak to w tym filmie Mądrego. Dobrze posłuchać. No w każdym razie właśnie to, co ekscelencja ksiądz biskup powiedział, więc w kwestii rozróżnienia tego dobra i zła, tak? No jeśli teraz my nie potrafimy praktycznie rozróżniać dobra i zła, bo tak właśnie nas ukształtowała i media, i właśnie ta polityczna poprawność i ta gruba kreska być może początkowo była pomyślana słusznie teoretycznie, ale w praktyce to wyszło fatalnie, bo jeśli my teraz widzimy, że oprawcy, kaci są autorytetami moralnymi, nawet bym powiedział mentorami w jakichś momentach, no to quo vadis Polsko w takim razie, gdzie dokąd my zmierzamy. Jeśli my, dla nas bohaterem jest generał Jaruzelski, a tym, którego należy potępiać, to między innymi święty pamięć Lech Kaczyński i tak dalej, no to zaczynamy tracić wartości, więc tutaj nic nie ma z Pisma Świętego, niech wasza mowa będzie tak i tak, nie, a wszystko, co ponadto jest od złego pochodzi. A więc my nie możemy teraz i dlatego tak jest trudno obracać się w tej rzeczywistości. Czy to jest polityczna poprawność, czy to będzie, jakaś inne określenie, jest trudno, bo nie ma rozróżnienia dobra. Zrobiła się audycja filozoficzna, jeszcze poseł Marek Hogi, ogłosimy przerwę. A władzę przyjęła, tak naprawdę media przyjęły władzę. Dlatego ja uważam, że nie tylko w kościele, w hierarchii kościelnej, tacy jak Jan Paweł II czy kardynał Wyszyński byli tymi osobami, które chciały i wskazywały kierunki zmian w Polsce, ale byli właśnie też politycy. I tutaj też chciałem przypomnieć o tej grubej kresce i o pierwszym premierze, który miał naprawdę znakomite i dobre intencje. I myślę, że gdyby też wsłuchać się w jego intencje tej kreski, może by to się potoczyło inaczej. Poza tym chciałem też i w dwóch zdaniach powiedzieć, że my w tej chwili mówimy do coraz mniej licznej grupy Polaków, rodaków. W tej chwili już są dziesiątki, przepraszam, miliony młodych Polaków, którzy naprawdę nie rozumieją tego naszego zamieszania, a te zamieszanie to stworzyliśmy my, politycy. Bo gdyby wsłuchać się w głos Kościoła, czy wsłuchać się w głos tych mądrych polityków po 1989 roku, może dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu. Chociaż tak uważam, że 25 lat demokracji to jest bardzo krótki okres czasu, kiedy mogliśmy w jakiś sposób zmienić mentalność naszych ludzi. I ja mam nadzieję, że kolejne pokolenia, jeszcze nawet nie to następne, drugie, trzecie, zupełnie inaczej będą podchodziły do historii, do rozwoju Polski, do kraju i do Kościoła. Ale jeszcze jedno mówię. Ksiądz biskup powiedział o 16 milionach dla Świątyni Opatrzności Bożej.
To jest honorowe zobowiązanie narodu polskiego za konstytucję 3 maja. Ja tak? Myślę, że nie. To jest, że ale, Sejm ale dobrze, przyjął, ale dobrze. Ja mówię, 16 tylko o sygnałach, milion. Które dochodzą no, ludzi, którzy robią tak, z tym kapitał tak, polityczny. Ale robią z tego i teraz, przeciwko temu. Ale jedno tylko powiem, ale w praktyce powiem. To jeszcze 16 milionów, tak to ludzi boli. No, ale za panie to, pośle, to, ale nie wiem, bo mnie nic nie boli. Mówiąc o tym, że jest Muzeum Świętego Jana Pawła II kardynała Wyszyńskiego, mówiąc o tym, że Panteon Wielkich Polaków i tak dalej, tej świątyni, ale proszę zwrócić uwagę, 7 milionów dostaje odprawy kumpel Tuska. Jak to nie? 7 milionów dostaje odprawy. Naprawdę, błagam, no tylko dlatego, że ja jestem. I tu 16 nie odczuwam żadnego dyskomfortu, że świątynia opatrzności jest budowana. Proszę zwrócić, że ta świątynia może być jakby kością niezgody w jakichś 16 milionów. To jest po prostu... Ale takie wypowiedzi jeszcze podsycają tego typu opinie. Nie podsycają, nie podsycają. Bo musimy robić prawdę, tak? Musimy przedstawić. Te wypowiedzi są pewnym świadectwem tego. Istnieje takich również i pomysłów na budowanie rzeczywistości. No jeśli... Tylko dlatego to wymieniam. Ja nie mówię, że to jest to największy problem. Nie, to nie jest największy problem, Bogu dzięki. Ale musimy zrobić przerwę. Ale musimy sobie uświadomić, że wielość różnych punktów spojrzenia na dzisiejszą sytuację. Jest, proszę księdza biskupa, tak samo jak z tą histerią przedświąteczną. Polacy oszaleli, kupują. Wychodzę, robię reportaż do Radia Kołobrzeg. Spokój, chodzą. No trochę ktoś tam przyspieszył kroku. Nie odczuwałem w Kołobrzegu tu wariactwa, konsumpcjonizmu, który mi wmawiano we wszystkich przekaźnikach. I pewne rzeczy powtarzamy świadomie albo nie, bez urazy. Przerwa.